Grzegorz Braun, Konfederacja, bardzo proszę. Szczęść Boże strzelcom, nie tylko wyborowym. Konfederacja życzy możliwości nieskrępowanego doskonalenia się w sztuce celnego strzelania, która to sztuka jest, jak mniemamy, rodzajem patriotycznej sztuki kaligrafii. Badania dowodzą, że kto pięknie pisze, ten ma lepsze wyniki również z przedmiotów ścisłych. I naszym zdaniem, kto celnie strzela lub nawet, będąc jak pan poseł czy ja, okularnikiem, kto stara się celnie strzelać, ten podnosi swoje patriotyczne kwalifikacje. I dlatego powinien nas cieszyć projekt ustawy zatytułowany w taki piękny sposób w poprzedniej redakcji: Strzelnice, postawy patriotyczne, a liści, wczytawszy się w tę ustawę, dopatrujemy się tutaj przypadku typu lub czasopisma, tak? Strzelnice lub inne inwestycje. No, na szczęście dramaturgia tego posiedzenia, ciekawa i urozmaicona, sprawia, że państwo autopoprawką wykreślacie swoje lub inne inwestycje, wykreślacie kształtowanie postaw patriotycznych, zostawiacie strzelnice. I tu znowu powinniśmy się cieszyć, no tak, ale to strzelnice na uczelniach, szanowni państwo. My jesteśmy zdania, że większość uczelni państwowych należałoby, jakby to powiedzieć, postawić w stan likwidacji, prąd odłączyć, zaorać, gdyż są to wylęgarnie lewackich troli, które z tytułami doktorskimi, profesorskimi nękają polskie życie publiczne, uprawiają antypolską, niemiecką, anglosaską, żydowską, czasem i moskiewską propagandę wymierzoną w polskie tradycje, w polską świadomość, wrażliwość historyczną. W związku z tym, ponieważ nikomu źle nie życzymy, życzylibyśmy Polakom, żeby te uczelnie zostały po prostu odłączone od państwowego koryta, od budżetu państwa, i wtedy wobec tego niech sobie tam budują, co chcą. Jedni strzelnice zechcą, inni może chlewnie, a trzeci jakiś tam ogródek do terapii zajęciowej dla znękanej profesury genderowej. Nie wnikalibyśmy w to. Ale państwo uważacie, że trzeba specjalnej ustawy, żeby pozwolić na to, czego prawo i tak nie zakazuje. Prawo tego nie zakazuje. Uczelnia mogłaby coś takiego zrobić, ale hoplofobiczne przesądy są tak najwyraźniej ugruntowane w tym, co zostało z narodu polskiego, co już może jest coraz mniej narodem, a coraz bardziej materiałem etnograficznym, że bez ustawy ani rusz. Trudno tę rzecz poprzeć, trudno się sprzeciwiać. Będę rekomendował mojemu kołu wstrzymanie się od głosu. Dziękuję. Pan tej poseł sprawie. Mirosław Suchoń w imieniu koła Polska 2050. Zabobonny stosunek do broni palnej, jaki cechuje większość polskich, pożal się Boże, elit państwowych, jest typowy również dla formacji aktualnie rządzącej. Pytanie, dlaczego teraz rzutem na taśmę chcecie państwo się zapisać jako realizatorzy, z pozoru realizatorzy programu Konfederacji, która zawsze upominała się o zaniechanie reglamentacji dostępu do broni palnej dla polskich patriotów? No, ta odpowiedź jest bardzo prosta. Wybory idą i chcecie wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Dokonujecie kolejnego liftingu wizerunkowego wobec środowisk patriotycznych, które rozumieją, że tak jak nie ma wolności bez majętności, tak nie ma jej też bez skutecznych środków dawania odporu napastnikom, czy to dziękuję zewnętrznym, czy bandytom pani poseł wewnętrznym. Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szczęść Boże Wojsku Polskiemu i ratuj się kto może, kiedy resortem obrony kieruje człowiek, który pod pretekstem walki z mniemaną pandemią upodlił żołnierza polskiego w sposób bezprecedensowy, zredukował kadry Wojska Polskiego pod przymusem
szczepień doprowadził do rzucenia papierami przez doświadczonych, często wybitnych żołnierzy. Kiedy resortem obrony kieruje człowiek, który dokonał pod pretekstem wojny Moskali z Ukraińcami bezprecedensowego rozbrojenia Polski, przekazując sprzęty, a reklamując te, które mamy mieć w perspektywie lat. Rzecz jasna za długi następnych pokoleń. Resortem obrony kieruje człowiek, który w sposób bezprecedensowy wyprzedał suwerenność Polski, wprowadzając do struktur dowódczych towarzyszy amerykańskich, czego, dali Bóg, nawet za sowieckich czasów Układu Warszawskiego nie było. Panie ministrze Błaszczak, przed Trybunałem Stanu może pana uratować tylko wielka koalicja zbrodniarzy i gówniarzy, której, mam nadzieję, dzięki Konfederacji w tym Sejmie nie da się utworzyć. Dziękuję, panie marszałku. Proszę. Szczęść Boże, ponawiam wniosek formalny o odroczenie tego posiedzenia do czasu demontażu flag obcego państwa, które wiszą tutaj już od dłuższego czasu, a w przededniu 80. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu robią na polskich patriotach szczególne wrażenie. A kto może być przeciwko? Kto może być przeciwko? Chyba tylko banderowska hołota może być przeciwko. Składam wniosek o odroczenie posiedzenia. Proszę bardzo, złożony został wniosek o odroczenie posiedzenia. Poddam go pod głosowanie.